$100, tak. Buty. Buty? Buty. Bez, kur... Masz, zdjąć. O kurwa, wyjebał bombę! O kurwa! Jeszcze raz. Ostatni raz. Mu wyjebał. O kurwa, co jest? O kurwa, zamietli podłogę, mordo! Ja pierdolę! Halo, mordziu! Przywołanie pomogło tobie, trzymaj się, Gringo! Gringo! Szybko! Logan, otwieraj drzwi! Szybko otwieraj! Już! Powinien się trzymać, jest z nim! Gazu! Zaraz nas dogonimy! Gazu, do szpitala! Dawaj, Logan, kurwa, dawaj. Za mną bieg, Gringo! Jesteś kurwa, Gringo! Jesteś Gringo, wsiadaj! Uważaj na rogi! Szybciej, Gringo! Zaraz wykituję! Jestem! Siema! Jest George, szybko pomóż mu! Gringo, pomóż mu, gazu! No gazu, świeża kurwa! Co ty, zdjęcia wysyłasz, Tindera obsługujesz? Witam. Siema, Pablo. Słuchaj, po pierwsze, jak zaczniemy od twojego tematu, mam pytanko. Ślusarz, gość, który mi otworzy zajebiście dobry zamek. A najlepiej, jakby mi wypierdolił drzwi od sejfu. Znasz kogoś takiego na mieście? No. O, a masz na jego kontakt jakiś? Myślisz, że mógłby pójść na współpracę małą? Zaskoczy cię, nawet ty masz do niego kontakt. A może to jesteś ty? Brawo. Co? Zajmujesz się rabowaniem banków. Poważnie jesteś specem od takich zabawek? No, potrafię. To i owo. Ja pierdolę. A masz tu jakieś doświadczenie? Otworzyłeś coś kurwa kiedyś? Co najmniej umiem otworzyć kasetkę, ale to nie jest problem. Safe w sklepie. A zrobiłeś? $100 mam. Panowie, to się musi udać. To się musi udać. Kurwa, nie poznają mnie za nic. Za nic mnie nie mogą poznać tym. No ja mam impreza. Dobry. Tak, impreza, idziemy co dzisiaj pogruchotać. O, to pan te 23... Te 23 tysiące? Te 23 tysiące. No na imprezę pan wyda? No pewnie, że tak. Na grubo. Rozmawialiśmy ostatnio w celi. To ty gościu mnie zawinąłeś ostatnio. No właśnie, co, dealuję dalej dragami? Chodzę komuś coś sprzedaję? Ha? Właśnie. Zawsze imprezka jest, stary. A wy co? My co? Patrolujemy. Robota dzisiaj długa pewnie, nie? O, bardzo. No długa, ale zarobek fajny. Zajmę, daj, czekaj na... Co jest? Szyćku, ja Sebastian Kubicki wrzucił ludziemu na tacę 300 żetonów. Ja pierdolę! Zobacz, jak się odprawia niewygasów. Kurwa, ja co to było? Dupia. Prawie umarłem, serpeński na łem. Ja pierdek mi zabrał, co jest z moją furą? Rozsypała się. Co? George! A to nie ja, stary. A ci uderzyłem, lecz nie wtknąłem tego. Ja jebie. A wiesz co, już szkoda gadać. Co jest? Halo, o kurwa! Ale fart! Ja jak chuj. Nic mi się nie stało, stary. Normalnie wylądowałem na cztery łapy, jak kot. Rudy kot. Całe szczęście. Ej, patrz, jest źle, to jest gdzieś tutaj, jest ten murek, serio. Tutaj się jedzie. Jedziemy. Zatrzymuję się tu. Skręcam. Wychodzimy. O, ty geniuszu zła. Wybiegamy tu. Au! Nie. Wyjebał się tak jak ja, tak? Tylko tak się wyjebał. O kurwa, George! Kurwa mać, znowu! Nie, no to nie jest dobra miejscowa. Ała, nie mogę wstać. Uciekaj, tutaj, kochacz, podjeżdżasz tutaj i... Dobra, spokojnie, chłopaki. Udajesz, że uciekasz, a tu masz w krzakach motor. Dwa motory. Wiesz o co chodzi? I tu już wyjeżdżasz i tu już wypierdalasz. Tu jest brama i uciekamy. W doki. Dwa motory byle jakie, bo tu zjedziesz, ty masz zaskoczysz. Ty masz jeden motor, ja drugi. Jesteś pewny, że ciągną paliwo? Cały czas tak na dużo? Ile mają w baku? Pełny bak, dadzą radę. I teraz patrz. No to zajebiście, dadzą radę, stary, szybko. I lecimy teraz po furę podstawioną. I teraz patrzcie, i chodźcie, albo jeszcze chodźcie za mną jeszcze. Przepraszam panowie, że tak motam. Jedziesz sobie tutaj i powolutku sobie zeskakujesz tym motorem. Ważne, by to było powoli. Bo jak mocno na resory spadniesz, to może ci głowa zaboleć, kurwa. Uderzysz się w brzuch i to nie dojedziesz, stary. Ból cię zniszczy. Teraz patrz, czekasz tu chwilę. Podejrzysz, na spokojnie, nie denerwuj się, jak brama się wolno odsuwa. Nie denerwuj się, bo psy jeszcze nie ogarniają. Jedziesz sobie, cyk. I się rozdzielamy. Kto chce jechać prosto, możemy jechać dalej prosto. I między uliczki. Tu już jest po prostu tak zwana twoja wyobraźnia. Zaczynamy. Zaraz będzie zakładnik. Dzień dobry, Halina. Och, kurwa, nie chcę nic mówić, ale będzie dzisiaj napad. Wypierdalasz stąd już. Dawaj ten safe. O kurwa. Nasz sklep chcecie kurwa rabować? Rudy, tereny ci się pomyliły. No, chyba. Tereny ci się pomyliły. Co tereny, panowie, hej! Wypierdalaj stąd. Co tereny, wypad, idźcie gdzie dobra, indziej. Dobra, luz. Chodźcie tam, kurwa, sklep rabować. Hola. $50. Jaka
Marlena ma szczęście! Dzisiaj masz szczęście! To nie jest Marlena, to nie jest Marlena, tylko Kristi. Proszę, ja tam, kurwa, nasz sklep rabowali! Nie, przepraszam! A ty co? Ty, kumpel, zrozum co? Ty, wsiadaj świeżak! To jest ona świeżak! Dobra, bierz tego świeżaka! Rudzę wykrywał to już w totalnym chłopaki! Panowaliśmy z kogo tu masz przez kilku godzin! I przeszkadzajcie, że w robocie ciężkie czasy są! Potrzebujemy jednego z was! Dobra, pożyczymy grubasa. Pożyczymy na chwilę go, zaraz go oddamy! Nikt się nie rusza! Wziąłeś z samochodu, odkładasz telefon w tym momencie! To jest napad, kurwa! Dobra, spokojnie, spokojnie, dobra. Bez fałszywych ruchów. Do jakiego, do jakiego? Jezus Maria, tylko bez fałszywych ruchów. Jezu. Prowadzić, ja to powiedziałem, zajebany goblin. Frajerze, zakup trzeba! Jezus Maria, panowie, no co chcecie? Jezu, ja normalnie... Ja normalnie... Jezu. Się! Dobra, w sklep jedziemy! Utykasz pizdę, wstacie w skarpetę! Wysiadasz bez numerów, łapy do góry! Cały czas trzymasz łapy w górze, bo cię rozjebie, rozumiesz? I teraz cisza. Każdy pisk to jest lepiej za mordę, więc cisza. Kurwa, nie zrobimy tutaj napadu w okolicy. Jak to? Save jest pusty. Kurwa mać, to kiedy będzie pełny? Nie wiem, chodź. A co? Nie da rady? Zabezpieczenia są wzmocnione. To do centrum gdzieś, chodź maleńka. A to źle zwiastuje. Nie da rady. Tak samo. Kurwa, panowie. Cisza, dalej może. Zostawcie mnie z wyjątku. No już cię odwieziemy na główny parking, nie paniku. Dobra, okej, zostawiamy ją. Dobra, okej. Wypierdalaj, babo. Wow! Patotera! Pan jak wykurwi! Ja. Daj tylko chwilę! O ja pierdzielę! A właśnie tak! Teraz twoje wykurwienie! No i się opadł! I chuj! Ale prawie by wypaliło! O kurwa! Rzeczywiście! Wow! Grubo, Jezus! Pierdolnęło! Normalnie na twojej czuprynce to można tam filiżankę kawy postawić i zadupcać sobie normalnie, pić kawę na skuterze. Chroma, kurwa. Siema. Jaka sprawa, nie? Bo jak przyjedziesz tutaj w gości, nie? A dobrze wiemy, że w gości się nie przychodzi bez pustego, wiesz, no bez prezentu, no nie? No to wiesz, no to przydałoby się, żebyś mi to $300 dał, nie? $300! Weź mu, kurwa, stówę na paliwo rzuć, nie? I macie z głowy. Dobra, stówę na paliwo i po problemie. Ale we dwójkę stówę, to 200, nie? Ale czekaj. Po co, bo jestem stary? Nie, bo jesteś biały. Bo jesteś u mnie na osiedlu i do gości się nie przychodzi z pustymi rękoma. No w sumie racja, ale 100 to już porządny prezent, jakbyście się kurwa co najmniej żenili. Mogę dać 200 dolców, 20 dolców i to tyle. Masz problem? Nie mam żadnego problemu, ale przyszedł tylko po zakupy, wariacie, ty. Nie no, panowie, brawo. Brawo, jesteście młodsi, macie pistolet i napadacie bezbronnych. Dobra, idę się chodzić. Brawo. Co mamy? Daj do mnie. Czy wam się już do rzeczy pojebało kalać normalnych chłopów? Dajcie nam spokój! Daj. Niech ktoś odlicza. Po jednej stronie czarno gigant, po drugiej... Walczy się. Czarno skóry! Rotka. Kurwa, ała.
wszystko mnie boli teraz. Daj mi lodu! Panowie! Co? Panowie! Chciałbym rewanżu! Ale ja chcę się pobić! Białasku, powpierdol dostaniesz, zabierzecie karetka na oją, pojedziesz, będziesz połamany i na chuj ci to. To zabieraj, kolega. Ale chciałem bójkę, chciałem się odegrać! Uważaj, chcesz się bić teraz? Tak, chcę się odegrać, chcę się! Dobra! Siły. Au! O ty! Masz ty, dziadu! Au, ała! O nie, kurwa! Udostępnij, tak, TikTokiem, brawo. Kurwa, George, cholera! Kurwa, mać, wszystko są okej? Okay? Chciałem się stary odegrać za ciebie. No i teraz masz. Dzielnie, stary, ja już zabieram kolegę. Ej, wiesz co? Co? Słuchaj, no bo ja cię jebnąłem tirem wtedy. O, to ty, kurwa, cwaniaczku, i co teraz? I posłuchaj, mam dla ciebie prezent. Mam dla ciebie prezent, przeprosiny. Co tam masz? Trzymaj ode mnie przeprosina. Wow, no, proszę pana, absolutnie się nie giwam, absolutnie się, 12 tysięcy dolarów, no a proszę pana, to już wszystko rekompensuje. To zostanie mi sporo kasy. Tak, poproszę, nie masz wystarczająco pieniędzy. Jak to? Aha, ja to muszę na konto bankowe wpłacić. Bierzemy, tak. Karne. Jeszcze raz, przyjaźdźka. Kozak furka.